przedstawiamy produkt Komplet Croissant 15. Przystępujemy do miesienia ciasta. Marku, dozujemy. Croissant 15, mąka pszenna oraz drożdże, woda i lód. Jeżeli chodzi o czas mieszania, na pierwszym biegu mieszamy 4 minuty, drugi bieg 3 minuty. Gotowe ciasto wyrzucamy na stół posypane mąką. I zakładamy z niego presę, którą przekażemy do leżakowania. Po odprężeniu przystępujemy do laminacji ciasta. Wstępnie przygotujemy nasze ciasto gruntowe do nałożenia tłuszczu. Rozciągamy je przy pomocy wałkownicy. Tłuszcz mamy już też wstępnie przygotowany do wykonania tak zwanego złożenia ciasta na zero. Rogi ciasta zakładamy do wewnątrz. Tak przygotowane ciasto obracamy o 90 stopni do wałkowania. Grunt składamy na 4, składamy sobie asymetrycznie, łączymy brzegi i składamy jeszcze raz na pół. Po każdym złożeniu obracamy o 90 stopni. Kolejnym etapem przygotowania naszego ciasta jest składanie na 3. Narzucamy końcówkę ciasta. Jeżeli mamy od mąki, dobrze jest też tą mąkę sobie zetrzeć w celu lepszego klejenia warstw ciasta. Tak przygotowane ciasto składamy. Teraz przechodzimy do wałkowania na wyrób finalny. Musimy ciasto rozwałkować do 5 mm. Przystępujemy teraz do wykonania części czekoladowego ciasta do dekoracji naszych wyrobów. Odebraliśmy sobie kawałek gruntu z receptury podstawowej. Mamy kakao i to razem połączymy ze sobą. Możemy odrobiną wody skorygować konsystencję ciasta. Nasze ciasto dekoracyjne jest już gotowe. Wyjmujemy i poddajemy schłodzeniu. My przygotowaliśmy sobie wersję z kakao, natomiast Państwo możecie wykorzystać również barwniki spożywcze w celu uzyskania innych kolorów. Zawinięte folie dajemy do spoczynku. Na uprzednio zalaminowane i złożone już na finał ciasto nakładamy odrobinę wody, tak aby lepiej nam te dwa ciasta się połączyły. Ciasto dekoracyjne rozwałkowujemy na 5 mm. Przystępujemy do wykonania naszego pierwszego asortymentu. Będzie to tradycyjny croissant. Ja wykonam wersję z ciasta barwionego, natomiast Marek wykona klasyczne croissanty. Dzielimy sobie ciasto, a następnie tniemy w trójkąty. W mojej wersji przed zwijaniem croissantów obracamy ciasto na drugą stronę, lekko naciągając, zakładamy brzeg i rolujemy ku górze. Ciasto już odpowiednio przygotowane na 5 mm. Ja sobie je podzielę na pół. Wykrawamy rogaliki za pomocą radełka. Oczywiście się staramy robić to bardzo równo. Zaprezentuję drugą wersję skręcenia rogala z nacięciem w celu wydłużenia rogów i ukształtowania w formie rogala. Tak przygotowane rogaliki przekładamy na blachy do wypieku, pamiętając o tym, żeby końcówki naszych rogali znajdowały się pod spodem. Ułożone rogaliki przekazujemy do rozrostu, do komory fermentacyjnej w temperaturze 35 stopni i wilgotności 75%. Przed włożeniem do pieca rogaliki nasze smarujemy bądź spryskujemy roztrzepanym jajkiem. Kolejna odsłona naszego produktu Croissant 15. Wykonamy teraz wraz z Markiem w oparciu o sztabki czekoladowe brioszki z czekoladą. Ja wykonam je z ciasta barwionego, natomiast Marek wersję klasyczną. Przystępujemy do podzielenia ciasta. Wymiar, który potrzebujemy, jest to 8 na 15. Ja tnę za pomocą nożyka, natomiast Marek za pomocą radełka. Przystępujemy do składania. Przy czym ja muszę najpierw nacechować delikatnie, nacinając tylko wierzchnią warstwę ciasta. Przy moich brioszach już tego nacinania nie stosujemy. Wykorzystujemy sobie dwie sztabki przy zwinięciu. Pierwszą sztabkę sobie nakładamy na ciasto. Delikatnie zawijamy, przyduszamy w celu sklejenia. I drugą sztabkę wkładamy do ciasta. I delikatnie zwijamy. Przy
Przy mojej wersji, analogicznie jak przy krosancie, musimy obrócić ciasto. Układamy sztabkę, robimy pierwsze założenie, dokładamy drugą sztabkę czekoladową i całość ciasta zwijamy do samego końca, lekko dociskając. Oczywiście używamy sztabek czekoladowych komplet. Przy przekładaniu ciasta na blachę pamiętamy, żeby końcówki ciasta znajdowały się również pod spodem. Moją propozycją będzie przewijana drożdżówka. Ja natomiast wykonuję rolo krosanta. Zaczynam od przyszczypania brzegów ciasta. Następnie delikatnie przesmarujemy sobie ciasto wodą w celu lepszego sklejenia i zaczynamy rolować ciasto w formie takiej rolady od góry do dołu. Tak zwinięte i przygotowane ciasto kroimy w paski o szerokości około 3 cm. Nasz zrolowany kawałek ciasta powinien mieć około 100 g. Umieszczamy go w ringu o średnicy 10 cm i wysokości 4, przesypanego cukrem kryształem. Chodzi o to, aby brzegi naszego rolo krosanta uzyskały bardziej brązowy, lekko skarmelizowany kolor. W celu równego zaznaczenia środka pomagamy sobie podzielaczem, zaznaczając nasze nacięcie. Tak wykonane rolo krosanty przekazujemy do komory rozrostowej. Ponacinane kawałki ciasta przewijamy dwukrotnie. Również poddajemy fermentacji końcowej. Po rozroście końcowym nasze drożdżówki smarujemy jajkiem i nakładamy komplet krem Ideal, dekorując sobie tylką karbowaną. Te wzory możemy stosować różne w celu uatrakcyjnienia naszego wyrobu. Tak przygotowane drożdżówki odpiekamy. Przed włożeniem do pieca na rolo krosanty nakładamy matę silikonową i przykrywamy drugą blaszką. Taki zestaw umieszczamy w piecu w temperaturze około 200 stopni Celsjusza do 20 minut. Dekoruję moją drożdżówkę przekładaną owocami sezonowymi. Do żelowania owocu używamy żel Komplet Glanzklar. Dodatkowo wykorzystam do dekoracji cukier nietopliwy nojszny. Ja natomiast wykończę nasze rolo krosanty. W oparciu o komplet Kiddy Vice o smaku białej czekolady, jak i komplet Kiddy Noisette o smaku orzecha laskowego i charakterystyce mlecznej czekolady. Marku, ty z Poznania, ja z Kalisza, a przygotowaliśmy prawdziwe paryskie wyroby. Po prostu paryskie croissanty.